Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Brood Arcane. No dobrze, 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 dobrze. Zacznijmy od tego. Ja w tym odcinku chcę zebrać jak najwięcej towarzyszy. Pytanie brzmi pierwsze, które możecie zadać. Demon, dlaczego tego nie wytniesz? Nie wytnę tego dlatego, iż te postaci mogą mieć dla mnie jakiegoś questa, na przykład. I nie chcę tego questa pominąć, nie chcę tej wypowiedzi pominąć, dlatego że chcę grę pokazać możliwe jak najbardziej w całości, więc questy poboczne niestety też się liczą, niestety dla was. Nie poznacie dalej fabuły szybko, nie ma mowy. A nie macie innej alternatywy? Bo to jest jedyne zagrajmy na YouTubie z tej gry. Dobra, zacznijmy grę. Ale jestem wredny, jestem wredny. Witaj przyjacielu, masz już dla mnie tą rudę? A! W kwestii wyjaśnienia. Zebrałem całą rudę, która była w tej jaskini, w tej tutaj, wiecie, w tej, no, grocie. Grocie, no tak, grocie. Zebrałem całą rudę, która tam była rozrzucona. Nie wiem, kto ją tam drugi raz rozrzucił, czy jakiś krasnologrodowy, czy jakiś kurna gnom latał po tych jaskiniach, rzucał rudą żelaza na lewo i prawo. Czy nie wiem, kuźwa, może zając wielkanocny, chociaż na zająca wielkanocnego trochę za wcześnie, a na Mikołaja za późno. Nie wiem, co tam latało i rozrzucało tą rudę, bo jak wcześniej tam byłem, to tej rudy nie było. Nie wiem, urodziła się, wyrosła? No jak jest taka technologia, która pozwala rosnąć rudę, w sumie też by był dobry patent. Rosnąć, wyrastać, wyhodowywać rudę, żelaza. Kuźwa, w Przemyśle trzeba zastosować, do fabryk te krzewy, tak? Chyba tak, to by był dobry patent. Nie wiem, skąd się tam ta ruda wzięła, ale nie wnikam, nie wnikam. Może Matka Ziemia wystrzeliła ze swojego mrocznego wnętrza tą rudę, nie wiem, nie mam pojęcia. Albo ten krasnolud tam porozrzucał. Żeby specjalnie mi quest nadać. Nieważne, nieważne, zajmijmy się może tym questem. Oto i twoja ruda. Oddałeś bryłka, że raz, razy 5. Świetnie, zatem możemy ruszać w drogę. Ułap wynagrodę. Otrzymałeś 50 sawarów. Muszę coś jeszcze załatwić. Dziwne jest to, że ten dymek się pojawia nad Elroarem, ale to pomińmy. Spotkamy się przy bramie rezerwatu. Liczba osób w drużynie 11. Dobra, Gimli, dobrze, że jesteś w mojej drużynie. Będziesz koksił, będziesz bił, będziesz toporem mordował, gwałcił i palił wioski. Albo w innej kolejności i w innym układzie. Będziesz mordował dzieci i kobiety. Nie, będziesz mordował mężczyzn i dzieci, będziesz gwałcił kobiety i palił wioski. Albo palił... Nie, dobra, nie. Wow, przez tego kolesia przeszedłem? Nie, dobra, okej, nie pomijmy to. Tamto kwestie też nie zapomnijcie o tym, ja tu chciałem jakieś, kurde, dziwne rzeczy odwalić i ciekawy wątek rozpocząć, ale mi się nie udało. A, jeszcze jedna, chociaż nie, najpierw zrobimy cięcie, ja pójdę dalej, muszę dojść do Scylli. Dlaczego? Bo przypomniało mi się, że mam tam jednego questa. A, no jeszcze został Jozin z Bazin, więc... Cóż. No dobra, zaraz wracam, jak już będę w Scylli, bo musimy kupić... Skrzynki z rybami chyba, tak? Coś takiego to było chyba. Chyba, że ten quest jest nieaktywny, już możliwe, nie wiem, zobaczymy, zaraz wracam. Boże, dziękuję ci. Dziękuję prosto w niebiosa, że stworzyłeś coś takiego jak solucja. Tego Jozina to ja szukałem chyba z pół godziny. Po tych cholernych bagnach. Gdyby nie solucja, to bym pewnie szczeznął prędzej, niż bym znalazł to dziadostwo. Och. Tak, użyłem solucji, ale czuję się z tym dobrze, bo dzięki temu zaoszczędziłem sobie sporo nerwów. Po to solucja jest, żeby z niej korzystać, tak? Tak. To prawda nie w nadmiarze, ale jeden raz sobie pomogłem i to wystarczy. Spójrz tam na tą wysepkę, co za bydle, to jednak prawda, wielki bagienny stwór jednak istnieje. Co to jest, kuźwa? Co to, jakiś pedalasty ten wąż, kuźwa, świeca i cały kolorowy pewnie gender. Dobrze, spokojnie. Poeksplorujmy sobie tutaj najpierw całą tą okolicę. Ja tu już byłem. O, fuck, naprawdę? Dobra. Pytanie numer uno. Jak mam się tam dostać? Do ciężkiej anielki. No dobra. Widzę, że trzeba będzie wymyśleć, jak się tam dostać. Lubię wyzwania, ale nie tego typu. Dobra, zapiszmy sobie grę może tutaj. Rozgięćmy tego węża rzecznego. Dobra, zapiszę grę. Uleczę moich hero, żeby tutaj nie padli za moment. No powiedzmy, że se poradzą. 19 poziom. To jeżeli dobrze pójdzie, to powinienem po tym wężu już zyskać level. Ale to jeżeli dobrze pójdzie, mówię, przy dobrych wiatrach.
Chodź tu, bydlaku. Król węży. No normalnie wąż. Dobra, podwójne, ja bym najpierw krwawy cios na niego nałożył. To 3, ale zawsze coś. Otruł mnie, szmaciarz. Ale to nie boimy się, nie boimy się szmaciarza, bo już pada. Już go pulam tam. 103, dziękuję. Leż w gównie i w bagnie. Co to było? Wracajmy do Ursa, trzeba mu zdać raport. Dobra, dobra, hero, hero, spokojnie. Ja cię tu muszę odtruć, bo patrzę. Wygląda, że jak kupa węża gaszona śrubokrętem dosłownie, bo to ja pierdzielę. No walka była ciężka, nie powiem. Znaczy no nie była ciężka, tylko... Dobra, powiem o tym teraz, bo chyba nie będzie później okazji. Może przy okazji przez te bagna przejdziemy, jak ja będę gadał. Cóż. Zdarzyła się sytuacja tego typu. Ja gram na padzie. W paralela grałem na padzie i w to tutaj we wrota też gram na padzie, bo to jest po prostu wygodniejsze, tak? Na klawiaturze w gorzej się gra w takie gry, bo to są gry tego typu, wiecie, tych raczej podobne są do tych gier ze starszych konsol, dlatego no lepiej na tym w tej gry grać na padzie, tak? Tak. Zgadzacie się ze mną? Jak się nie zgadzacie, to też dobrze. Miejcie własne zdanie. Ale generalnie tak jest. One są generalnie przystosowane do takich one takie stylizowane. Dobra, nie. Ty to... Yes. Kutasie, ciesz się, że Eloroar nie ma podwójnego tego, bo bym cię tak ciulnął, żebyś tylko się w gównie kąpał. Swoim własnym. Byś się zesrał z wrażenia, jakbyś zobaczył ten atak. Już? Gotowe? Jeszcze pewnie mi się postaci zablokują, to jest na bank. Nie. To nowość, nowość. Dobra, nie leczę ich, tylko zapiszę tutaj grę. A tam już następny chłystek do mnie leci. Zabawić się ze mną, ale ja jestem nie o tej orientacji, dziękuję bardzo. Tak, wracając. Te gry są stylizowane na te starsze konsole, tak? Tak, to są bardzo podobne, generalnie rozgrywka i tak dalej, znaczy rozgrywka. Wiecie, to mi trochę przypomina takie gry... No właśnie, ze starszych konsol, dobra, na tym zakończmy, nie grążmy w tym dalej. W tym temacie, o tak. No i generalnie mam trzy pady. Trzy, podkreślę, trzy. Wszystkie trzy pady kosztowały no różnie. Jeden pad, wiecie, od Xboxa, to jest pad no według mnie najlepszy, jaki istnieje jak dotąd. Nie wiem, jak jest z tymi nowszymi padami, nowszymi wersjami padów, ale generalnie pad od Xboxa według mnie jest najlepszy, najwygodniejszy, najlepiej się spisuje. Tak? Tak. Znaczy no według mnie. Mam też pad od PlayStation. Tak, tak. Który jest chińską podróbką. To widać, słychać i czuć. Znaczy, widać, czuć to pod tym względem, że jest tylko jeden silniczek wibracyjny. Tak to jest, jak się kupuje po 15 zł pady na Allegro. No i mam jakiegoś pada, chyba był kupiony za 2 czy 3 dychy, coś takiego. Taki bez firmy, to jest taki pad, który nawet gałek analogowych nie ma. Zgadnijcie, na którym padzie działają wrota. Na tym najtańszym, na padzie od PlayStation, tylko. Pad od Xboxa podłączałem, chociaż to jest uniwersalny pad i generalnie wszystkie gry, które mają wsparcie pod pada, ten pad działa z tymi grami, tak? Tak. Z wrotami nie działa. Wrota są wyjątkowe. Znaczy wrota, no przepraszam. Nie wrota, bo żeby tutaj nie obrazić gry, tak? Maker. Maker jest wyjątkowy, bo nie działa nic. A tutaj jeszcze mieszasz tam zioła, tak? Lecznicze, fajnie. To do kogo ja mam się zgłosić? Do tego przy bramie typka, tak? W ogóle ten koleś to ma zamiar skończyć kiedykolwiek to źródło, bo on się już z tym branzluje tyle, że to pochlastać się można, masakra. No dobra, powiedzmy, że potrzebuje czasu, powiedzmy. Ja mu nie wierzę, że on potrzebuje czasu. O, dobrze by było się w ogóle uleczyć, bo to sprawa priorytetowa. Okej, jestem z powrotem. Musiałem zrobić cięcie dwudniowe. Znaczy nie musiałem, ale... Sprawa wyglądała w ten sposób, że nie miałem czasu za bardzo nagrywać przez te dwa dni. I tak naprawdę odcinek Zwrót Arkany, ta część odcinka, którą teraz nagrywam, jest nagrywana dzień przed wrzuceniem. Czyli tak naprawdę jak dzisiaj oglądacie ten odcinek, to ja drugą część tego odcinka dogrywałem wczoraj. W ten sposób to wygląda. Okej.
Okej. Dobra, ogarnijmy, bo ja na razie utrata magii za nie. Zadań nie ma, ale to normalka, nie? Miałem z tym typem pogadać, mam 11 osób w drużynie, ale Krelion to jest... menda społeczna, dlatego nie ma mowy. Jak sprawić ze źródłem i potworem i z bagiem? Jak to załatwisz, wtedy porozmawiamy o rekrutacji młodych ludzi. El Mondaris dostał już wszystkie składniki, niedługo powinien poradzić sobie z problemem. To dobra wiadomość, źródło jest niezbędne do walki, a na taką się zanosi. W czasie wojny bez niego nie przetrwalibyśmy oblężenia orków. A co z potworem z bagiem? To nie był mit. Wielki wąż rzeczywiście mógł być Mógł być głównym źródłem zagrożenia dla Tugor Starman, ale już nie będzie więcej sprawiał problemu. Doświadczenie 250 doświadczenia. Ło, to jedziemy po bandzie, widzę. Herwarze, uporałeś się z niekacującymi nas problemami. Teraz ja okażę ci swoją wdzięczność. Osobiście poprowadzę nas do Amar Aret. Jak już zbierzesz drużynę, to wróć do mnie. Razem podejdziemy do bram rezerwatu. Ingold, który towarzyszy ci w podróży, również wejdzie z nami do Amar Aret. To doświadczony wojownik, razem mamy szansę. Więcej ludzi nie mogę obiecać, ale mając nas z pewnością z boku... Kuźwa! Nie potrafię czytać. Ale mając nas przy boku, z pewnością twoje szanse wzrosną. Dziękuję, Ursie. Zbiorę resztę drużyny, do zobaczenia. A mogę na przykład skorzystać z tego źródła, albo wziąć tego maga od źródła? Taki mag by się przydał, bo jeżeli potrafi naprawić magiczne źródło, no to sami ocencie, czy będzie przydatny. Będzie bardzo przydatny. Tylko problem w tym, że nie wiem, czy go mogę wziąć. Jeżeli nie, no to... Szkoda. Stary, naprawiłeś to już? Nie, widzę, te źródło jeszcze trochę ci zajmie, stary. No ale wojna nadchodzi, nie? Otwierają się bramy do Amar Aret, czy tego, tej lokacji, nie wiem, to Amar Aret? Chyba tak. No więc co, no wojna, stary. Ogarnia to źródło, będziemy w dupie czarnej, ciemnej. Tak, jeżeli tego nie ogarniesz. Stary, jestem już. Zebrałeś już drużynę? Myślę, że udało mi się przekonać wystarczającą ilość osób. Doświadczenie 500, to kuźwa. No dobrze, z taką załogą mamy szansę. Ingoldzie, idź się przygotuj. Elrarze, osobiście potowarzyszę ci w drodze do bram Amar Aret. Prowadź. Tak się zastanawiałem. Tak? Czemu ten zamek jest większy niż ten w Scylli? Tam przecież mieszka król. Ta twierdza jest sporo starsza od Scylli. Kiedyś tutaj rezydowali królowie Aquaronu. Po wojnie jednak Kabal uznał, że bezpieczniej będzie przenieść się do Scylli, to miasto rozkwitu. A Tugor Sarman nosi brzemię rezerwatu. Każdy, kto tu żyje, wie, co się znajduje tuż obok miasta. Zostali tu tylko ci, co musieli, albo ci, którzy mieszkali tu od urodzenia i nie chcą się już stąd wydosić. Miejmy nadzieję, że nasze wejście do Amar Aret coś zmieni. Nie twierdzę, że wyczyścimy cały rezerwat z plugastwa. To jest niemożliwe, ale liczę na ocieplenie w stosunkach z ciemnymi elfami. Starczy tego dogadania, ruszamy do rezerwatu. I'm scared as shit, naprawdę się boję. Ej, czy to nie jest przypadkiem ten? To jest... Ten... Haz? Chyba tak, Haz jest ta postać. W zbroi Haza to jest ta postać, tylko że łysa. Nieźle, nie? Czekajcie, wejście do Amar Aret było tutaj? Czy to były tamte bramy? Tam jest twierdza, tak? A tu jest chyba bramy są. Wow! Znowu się spotykamy, przyjacielu. Lepiej by było dla ciebie, jakbyś nie prowadzał się z paladynami, a tym bardziej nie pakował się do rezerwatu. Czemu walczysz za sprawę, która cię nie dotyczy? Pokój w Akmaronie nie jest mi obojętny. A może kierujesz się osobistymi powodami? Robisz wszystko, co ta czarodziejka ci każe? Nie zastanawiałeś się nigdy nad słusznością tej sprawy? Może jedyną drogą do długiego pokoju jest zwycięstwo orków? Zejdź mi z drogi. Nie będę cię zatrzymywał, ale oni z pewnością zechcą się z tobą pobawić. O nie. Do zobaczenia w przyszłości, Elroarze. Dziadostwo, Lisz, Upiór i Łowca Dusz. Nieźle. Urs von Talen. Mam nadzieję, że on jest w miarę koksem i da radę tutaj ogarniać wszystko.
Dobra, ostatni atak, mam nadzieję. Jest. Nie było aż takich problemów, prawda? Nie jest źle, nie jest tragicznie. Może... Znaczy tak, powiem w ten sposób. Nie jest dobrze, ale nie jest też tragicznie, o tak. Powiedzmy w ten sposób. Ja jeszcze szybko zalecę do karczmy się uleczę, nie tędy, tędy się szło. Zalecę do karczmy się uleczę. Stary, naprawiłeś już to źródło, teraz to by mi się naprawdę przydało. Naprawdę by się przydało to źródełko, żebym mógł się uleczyć. Ojajajajaj, tak jak teraz, do teraz mikstur nie używałem w ogóle, tak... Teraz trzeba będzie ich chyba używać. Masz to źródło, czy nie? Jezu kochany, ile ty będziesz to mieszał? Ile można mieszać marihuanę z perwolem? Znaczy... wiecie, o co chodzi. Naprawiać źródełko, tak. Nie było tej drugiej, znaczy tej wiecie wypowiedzi. Nie słychać, nie słyszeliście tego, tak? No, kwita jesteśmy. Wy nie słyszeliście, ja nic nie powiedziałem i generalnie jest okej. Dobra, prześpimy się szybko na speedzie. Witajcie. Chcę wynająć pokój, tak, 5 sawarów, miłych snów, dobranoc. Karaluchy pod poduchy i tak dalej. Do tego łóżka. Kima, dobrze, śmiesznie, fajnie. Wejdziemy do rezerwatu, ogarniemy co tam się dzieje. Na pewno to nie będzie miłe miejsce, ani przyjazne dla mnie miejsce. Jeżeli na samym wejściu dostaję takie hity na klatę. Znaczy wiecie, mam dwie postaci, tak? W rezerwacie będę z całym składem. Ale jeżeli już na start dostaję takie hity w klatę, to... moja przyszłość nie rysuje się tak różowo, tak powiem. Że trochę się boję, że mogę nie wyrobić tam przy tym rezerwacie, że na zaraz mnie coś napadnie i będę wąchał kwiatki od spodu, ale no trzeba się przekonać, tu nie można tego inaczej zrobić niż tylko sprawdzić to przekonując się o tym. Wejdźmy sobie tutaj, hopsa. No fajnie, są generalnie wszyscy, których zebrałem. Jest tutaj 11 postaci, pewnie Kreliona jeszcze miałem, pewnie tam jeszcze jakieś postaci mogę wziąć, prawda? Ale generalnie dobrze jest tyle, ile jest. Minimalnie było 10, zebrałem 11, więc myślę jest okej. Okay. Czyli tutaj są bramy do Almar Aret, tak? Gotowy? Mamy otwierać bramę? No tak, no piździmy do przodu. Ruszamy, nie ma już na co czekać. Otwierać bramę. Boję się. I kuźwa, bło, smok, orki, gobliny, fajerwerki z dupy. Nic się nie dzieje takiego? Sądziłem, że jeżeli się otworzy tą bramę, to wszystkie nieszczęścia wypełzną, a widzę, nie jest tak źle. Okej. Okay. O, rozdział czwarty, Almar Aret, rozdział czwarty, a rozdziałów jest 5. No, dobrze idzie, dobrze idzie. Wow. Słuchajcie wszyscy, bramy z rezerwatu zostały zamknięte, więc nikt teraz już nie wróci. Mam nadzieję, że po naszej misji będziemy mogli w komplecie spotkać się po drugiej stronie. Nie wiem jak sprawa wygląda teraz, pewniejsza wydaje się być ścieżka wiodąca na wschód. Podzielimy się na dwie grupy, liczniejsza pójdzie ze mną. Roarze, ty natychmiast wybierz trójkę osób, która wraz z tobą zbada teren na południu. Tą drogą również powinniście dojść do wioski, jak już wybierzesz swoją drużynę, daj mi znać. Dobra, możemy wybrać sobie osoby, które mają w tej drużynie przebywać, które mają w tej drużynie być. Więc czekajcie. Kto mi się najlepiej w walce spisywał? Ja myślę, że trzeba będzie trochę pomieszać umiejętności, tak? Czyli na pewno będzie tutaj Irin, bo ona ma fajne skille. Chodźmy, Leroarze, myślę, że powinniśmy pójść razem. Dołącz do mnie. Świetnie, już będziesz gotów do podróży, porozmawiaj z Ursem. Później ruszymy ścieżką w dół. Dobra. Czyli generalnie mamy tutaj Irin. Kto jeszcze? Na pewno ktoś szybki, czyli Gajan byłby dobry, ale... Czy Gajan jest dobrą postacią? Na pewno nie biorę... A, Ursa nie będzie, bo on w drugim składzie jest, tak? Wojowników, z paladynów czy kogoś mam wziąć? Jest tu jakiś druid? Nie, jest krasnolud. Gajan? Ten tutaj potrafi całkiem nieźle hitać. Braciak co potrafi? Niewiele potrafi, więc nie. Gajana bym sobie w sumie wziął, bo on całkiem ten... Chociaż on takie dobre skille miał. Krasnolud to miał te walenie takiego... Znaczy, to był dobry kolo. Może mnicha weźmiemy. Ale z mnichem ja już walczyłem w teamie. Jakie on miał skille? Czekajcie. Nie pamiętam. Mnicha nie pamiętam, jakie miał skille. Ale lipa. Dobra, łuczniczka się na pewno przyda, bo ona ma zwinność dobrą. Mój łuk jest do twojej dyspozycji, dołącz do mnie. Jak sobie życzysz, ruszę za tobą, że... Dobra, dwie osoby mam, jeszcze trzecią osobę muszę dokoptować. Mnicha, Gajana. Mnich ma magię. Znaczy mnich, czy to jest mnich, to ja nie wiem.
Gajan ma zwinność, więc ktoś by się przydał, kto ma moc, tak? Co ma siłę, więc albo krasnolud, albo ten tutaj. Krasnolud jakie miał ataki? Krasnolud nie wiem jakie miał ataki. Kurna, wszystkich ich widziałem w bitwie, tylko teraz się zastanawiam kogo wziąć. Bo nie pamiętam jakie mieli ataki. Krasnolud toporem. Mam generalnie, on chyba w miarę wytrzymały jest. Ten też był w miarę przyzwoity. Dobra, biorę tego. Staniemy znowu ramię w ramię do walki. Dołącz do mnie, nie ma sprawy, mój miecz będzie cię chronił. Dobra, czyli wybrałem sobie w miarę, widzicie, takie zróżnicowane osoby. Z tym skrytobójcą. Arianinem skrytobójcą, fajnie, nie? Wybrałem sobie w miarę zróżnicowane osoby do składu. Mam nadzieję, że to był dobry wybór, że wybrałem akurat te postaci, a nie inne. Mniejmy, kuźwa, taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję, bo jeżeli nie, to... No cóż, będę miał mielonkę z dupy robioną i to ostrą, przez gobliny, będą po prostu żarły mnie na lewo, na prawo, górę, w dół, przód, tył i tak dalej, wszystkie kierunki dosłownie będę atakowany, będę rozrywany, jeżeli wybrałem sobie zły skład, jestem za słaby, ale dobra, na ten odcinek to wszystko, miałem nagrać tylko troszeczkę ponad 10 minut, bo już połowa odcinka była nagrana, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Tam też w opisie macie maila mojego, też możecie pisać różne rzeczy, w ogóle muszę na maila wejść sprawdzić. Ale dobra, nieważne. Zapraszam was do innych filmików i na razie.